Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Zupełnie się tego nie spodziewałem, ale to zupełnie fakt. Przychodzą dni, że zniechęcam się do wszystkiego, łącznie z życiem i nie jestem w tym wyjątkowy. Wielu z nas tak ma. Czasami jest to super sztorm, kiedy wszystko, co może pójść źle, idzie źle. Działam emocjonalnie, co nie jest dobre, gdy prowadzi się taki kanał jak ten. W emocjach napisałem tych kilka słów na kanale, nie przypuszczając nawet, jaka będzie reakcja. Gdybym wiedział, nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Ale stało się. To, co wiem, to wiem, że mam wśród państwa przyjaciół, dobrych przyjaciół. Nie miałem pojęcia, że aż tak wielu. Na trochę odebrało oddech, kiedy zobaczyłem, ile komentarzy przybyło. Strach było je zacząć czytać, ale przeczytałem. Zawsze czytam państwa komentarze, te mądre, te głupie i te złowrogie też. Każdy biorę serio, choć nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Nieważne, czy pisze je dziesięciolatek, czy stulatek. Ale tego, co od państwa usłyszałem, zupełnie się nie spodziewałem. Trochę to kompromitujące, jak na kogoś, kto drąży różne konspiracje. Formuła YouTube'a chyba też doszła do swojego kresu. Cenzura jest nachalna, a poprawność polityczna to bolszewizm. Coś, co miało służyć jako narzędzie wolności słowa, stało się narzędziem propagandy, a przy okazji aparaturą kontroli tego słowa, czyli cenzurą. Cenzura oparta na sztucznej inteligencji stała się wręcz doskonała. Ostatni filmik o Wikingach był mielony przez cenzurę przez dwie godziny i zachodziłem w głowę dlaczego. Przecież to historia z XI wieku, ale kiedy sztuczna usłyszała słowa Wiking, Ameryka i Bizon, jej sztuczne uszy zastrzegły nerwowo w poszukiwaniu ukrytego nawiązania do pewnych wydarzeń. Polaraksa musi być na jakiejś osobnej liście, bo szukano tego ukrytego kontekstu długo i uporczywie. I to nie jest pierwszy raz i zapewne nie ostatni. Dlatego za którymś razem Polaraksa również zostanie trafiona i zatopiona. I jest to kwestia czasu. Trzeba więc szukać jakiejś alternatywy, i pracuję obecnie nad apką na telefon, z którego będzie można słuchać podcastu bez cenzury, bo będzie osadzony poza aparatem kontroli treści. I szczegóły już wkrótce. Z kolei kanał na YouTube pozostanie tak długo, jak się da, i z własnej woli go nie zamknę. Dziękuję Wam za wszystko, przyjaciele. A dzisiejsza historia to powrót do magicznego Egiptu i jego niezwykłej technologii. Która, będąc zaawansowana, w żaden sposób nie jest porównywalna do tego, co mamy obecnie. Kiedy ktoś chciałby wejść do egipskiej świątyni, za każdym razem musi przekroczyć rodzaj bramy, którą tworzą na przykład dwie granitowe rzeźby albo dwa obeliski. W całym starożytnym Egipcie nie znaleziono miejsca, w którym stałby pojedynczy obelisk. Zawsze było ich dwa, i tworzyły one wejście do świątyni. Tak więc każdy, kto chciał tego dokonać, musiał przejść pomiędzy dwoma obeliskami. W niektórych przypadkach, jak na przykład przy wejściu do świątyni w Luksorze, przechodzi się pomiędzy dwoma posągami siedzącego Ramzesa. Tak się te posągi nazywa, ale nie ma pewności, czy jest to naprawdę Ramzes, czy tylko późniejsi skrybowie podpisali go Ramzes. Kiedy jednak przyjrzeć się posągom dokładniej, to nieoczekiwanie okazuje się, że tworzą one poprzez ułożenie ciała faraona i jego korony obelisk. Górna część obelisku to benben, -ben i jest on ściśle związany ze Słońcem. Kiedy boski ptak Benu, czyli feniks, wejdzie w ten benben, -ben, wówczas następuje aktywacja obelisków. I przyznacie Państwo, że taka instrukcja działania obelisku nie bardzo przemawia nie tylko do wyobraźni, ale także nie pomaga zrozumieć tego, o jaki proces chodzi. Można się domyślać, że obelisk absorbuje coś, co zaczyna wypełniać powietrze pod wpływem działania Słońca. Ponieważ obeliski stoją w parach, można również wysnuć wniosek, że energia, jaka się aktywuje, działa pomiędzy tymi obeliskami. Dlatego gdy w takim momencie przejść pomiędzy obeliskami, to nastąpi rodzaj energetycznego naładowania ludzkiego ciała. I to tym, co obelisk pozyskał dzięki słońcu. I w tym samym czasie usunie on całą nagromadzoną w człowieku złą energię i wypuści ją wprost do nieba. Tak więc mamy tutaj dwie funkcje pobieranie energii z góry i wysyłanie jej w dół do ludzkiego ciała. I odwrotnie, odbieranie energii z ludzkiego ciała i wysyłanie jej w kosmos. I jest to czysta spekulacja, bo nikt w Egipcie nigdy nie dokonał pomiaru subtelnej energii pomiędzy obeliskami czy posągami. Nie zapowiada się także, że dokona tego ktoś w najbliższej przyszłości. W kulturze zachodniej obeliski można spotkać na wielu cmentarzach. Nie mają one monumentalnych rozmiarów tych egipskich. Nie są też zrobione z kamienia takiego jak granit. Większość z nich jest z piaskowca, czasem z betonu, a nawet z lastrika, często stawianie takich obelisków na grobach czy miejscach pamięci, zwłaszcza tej tragicznej, w jaki sposób jest kojarzone z masonerią. To skojarzenie wynika z tego, że masoni są adeptami szkoły tajemnic mającej swoje źródła w hermetyce starożytnego Egiptu. Kiedy po upadku państwa faraonów religie zaczęli powoli dominować chrześcijańscy koptowie, to na swoich nagrobkach stawiali oni niewielkie obeliski. I w tym przypadku za każdym razem jest to pojedynczy obelisk. Niezależnie od tego, czy będzie to cmentarz w Sandomierzu, w New Jersey, czy w Warszawie, będzie to tylko jeden obelisk. I jego funkcja jest bardzo prosta i ma również związek ze starożytnym Egiptem. Obelisk ma odprowadzać z ziemi złą energię. Ale para pełnowymiarowych egipskich obelisków, wykutych z głębokich pokładów różowego marmuru, to najważniejsza część potężnej maszyny, jaką jest świątynia, która staje się tym samym ogromnym pudłem rezonansowym, wzmacniającym pracę obelisków. Kiedy popatrzeć na egipską świątynię z lotu ptaka, to nawet wygląda ona jak muzyczny instrument. Pierwsze wrota są najszersze, i każde kolejne z nich są coraz węższe, aż do momentu, w którym dochodzi się do miejsca zwanego Święte Świętych, Sancta Sanctorum. Takie miejsce większość z Państwa zna ze Starego Testamentu i było ono najważniejszą częścią świątyni Salomona. I dopiero teraz dokładnie widać, że Salomon wcale nie był królem Izraela. A egipskim faraonem, który miał dostęp do sancta sanctorum. Świątynia była więc maszyną dźwiękową i zapewne wielu z Państwa czuje się nieco zdezorientowana. Przecież świątynia była miejscem obrzędów i rytuałów religijnych, prawda? I tu jest pełna zgoda, tylko nasze rozumienie tych rytuałów wynika z tego, co dziś rozumiemy przez religię. Kapłani dokonują inwokacji, śpiewają, wykonują magiczne gesty i dziś wygląda to nieco teatralnie. Tymczasem w świątyni starożytnego Egiptu muzyka instrumentów i śpiewy były tworzeniem dźwięku, którego energię przetwarzała konstrukcja świątyni. Dźwięk tworzył wibracje. To czy muzyka była przyjemna dla ucha, czy też nie, było drugorzędne albo bez znaczenia. Boginie Hator w Denderze nazywa się czasem panią muzyki, ale nie jest to dobra nazwa, bo Hathor była panią rezonansu. Dopiero później wszystko to przerodziło się w obrządek religijny, który stracił swój związek z technologią. Tej samej transformacji uległy świątynie egipskie, które z czasem stały się już bardziej obrzędowe i przestały odgrywać swoją bardzo ważną rolę. W świątyni w Karnaku, która jest zbudowana z piaskowca, w bezpośredniej bliskości Sancta Sanctorum, znajduje się pojedynczy element budowlany z granitu. I można odnieść wrażenie, że budowniczym zabrakło piaskowca. I użyli granitu, bo był akurat pod ręką. Po dokładniejszym zbadaniu tej świątyni okazuje się, że w jej bardzo zamierzchłej przeszłości ściana była w całości z granitu. Została jednak zniszczona i został z niej tylko ten jeden element. Resztę odbudowano, ale już z piaskowca. A to oznacza, proszę Państwa, jeszcze jedno. Świątynie egipskie, jakie przetrwały do naszych czasów, są dużo starsze, niż nam się wydaje. Rozpadały się, by potem zostać odbudowane na nowo przez wiele razy. I dlatego historia starożytnego Egiptu może sięgać nie kilka tysięcy lat wstecz ale kilkadziesiąt, a kto wie, może nawet i sto tysięcy lat, gdzie budowano te niezwykłe maszyny, które potem ulegały zniszczeniu i odbudowywano je na nowo, tak aby cały czas wyglądały tak samo. Tyle, że z czasem nie potrafiono odbudować ich w identyczny sposób, bo z czasem zapomniano, jak powinny działać. Zapomniano, bo przez naszą planetę przeszedł wielki kataklizm. Świątynia w Karnaku została zniszczona najprawdopodobniej 9700 lat przed naszą erą przez globalny kataklizm, który w konsekwencji rozpuścił lodowiec i doprowadził do potopu. Później świątynię odbudowano, ale straty w wiedzy były tak ogromne, że nigdy już nie odzyskano w pełni tego, co utracono. I dlatego świątynia w Karnaku wygląda dziś podobnie jak 11 tysięcy lat temu, ale już nie działa tak samo. I znów oznacza to, że świątynia jako maszyna została zbudowana na długo przed tym kataklizmem. I naturalne pytanie, jakie się tu rodzi, to oczywiście jak dawno temu? Egipcjanie oddając cześć słońcu, wyróżniali pięć cykli działalności słonecznej. Był to tak zwany cykl atona. Po piątym cyklu cała sekwencja zaczynała się od nowa. Każdy z tych cykli to 24 tysiące lat 12 tysięcy lat wzrostu i 12 tysięcy lat upadku. I jeśli uznać, że 9700 lat przed naszą erą było początkiem upadku, to dodając do tego momentu 12 tysięcy lat, początek wzrostu będzie miał miejsce w 2300 roku. I marne to dla nas pocieszenie, bo nikt z nas tego nie dożyje. Ale lepsze czasy przed nami, lepsze czasy przed naszą planetą. Ta prosta matematyka sugeruje również, że cały jeden cykl zaczął się prawie 22 tysiące lat przed naszą erą. Co znów sugeruje, że świątynia w Karnaku została zbudowana co najmniej 22 tysiące lat przed naszą erą. Obeliski nie są jednak związane z cyklem Atona. Są związane z Bogiem Atum i Bogiem Ra. I przypisanymi im cyklami czasu. Cykl Atuma sięga 40 tysięcy lat przed naszą erą, a Ra 60 tysięcy lat przed naszą erą. Dzięki tym cyklom i przestrzeni czasowej, jaką obejmują, możemy przypuszczać, że historia miejsca znanego nam jako starożytny Egipt. Sięga w bardziej głęboką przeszłość, niż się to oficjalnie uznaje. Egiptologia, ta która nazywa siebie dziedziną wiedzy, nazywa świątynię Hator w Denderze świątynią rzymską, mimo że w czasach, kiedy ją budowano, o Rzymie nie było jeszcze mowy. Oficjalnie powstała w czasach Środkowego Królestwa, ale nie ulega wątpliwości, że jest znacznie starsza. Jej słynny sufit zbudowany został z wapiennych bloków, na których wyrzeźbiono symboliczne sceny, które przekazują kosmologiczną wiedzę tych ludzi. Jednak jeśli studiować wyrzeźbione tam postaci, w niektórych wypadkach nie ulega wątpliwości, że niektóre z ich części są nieco większe lub są przeniesione z innego miejsca i nie pasują do całości postaci. Tak jest na przykład z wizerunkiem Boga Anubisa. Jego płaskorzeźbę tworzy kilka złożonych w jedną całość wapiennych bloków. Ale nie wszystko pasuje do siebie idealnie, jak obrazek w puzlach. Co to oznacza? Oznacza to, że świątynia Hator musiała być kiedyś w swojej zamieszłej przeszłości odbudowywana. Legła w gruzach i potem pieczołowicie ją rekonstruowano. Jednak niektóre kamienie sufitu były tak zniszczone, że trzeba było je odtwarzać na nowo. Brakującą część wizerunku wykonano, gdy kamień był jeszcze na ziemi i po ustawieniu go we właściwym miejscu, wyryty na nim fragment wizerunku niezbyt dokładnie pasował do swojego oryginalnego kamiennego puzla w suficie. Jeśli założyć, że świątynia Hator została zniszczona podczas kataklizmu 9700 lat przed naszą erą, to znów sugeruje to, że jej początek może sięgać ponad 20 tysięcy lat w przeszłość. Została więc po raz pierwszy zbudowana przez wciąż tajemniczą dla nas megalityczną cywilizację. Za świątynią Hator w Denderze znajduje się świątynia Izydy i było to miejsce specjalne, bo właśnie tu królowe egipskie rodziły swoje dzieci. Świątynię zbudowano na postumencie złożonym z bloków granitu. W blokach tych znajdują się ślady po metalowych klamrach, którymi łączono kamienie. I jest to interesujące, bo ślady po takich klamrach łączących kamienie do dziś można zobaczyć w innych miejscach megalitycznych, tak jak na przykład w odległym od Egiptu Puma Punku w Boliwii. To jeszcze raz pokazuje, że te wszystkie budowle, jakie nazywamy świątyniami, to energetyczne maszyny, które mimo, że zniszczone przez globalny kataklizm, zostały odbudowane. Odbudowano je jednak już bez pełnej wiedzy na temat tego, czym są, ale nadal produkują energię, której niestety z czasem jest coraz mniej. Wspomniany kataklizm dokonał straszliwych zniszczeń na Ziemi, dlatego gdy znajdujemy szczątki czegoś, co zbudowano przed tym tragicznym wydarzeniem, za każdym razem noszą one na sobie potężne szramy po zniszczeniach. Na przykład niezwykle tajemnicza wyspa na Nilu, zwana Elefantyną, ma na sobie cały kompleks budowli, które sprawiają wrażenie, że ktoś dokonał tam nalotu dywanowego. Elefantyna była wyspą jedyną w swoim rodzaju i nawet w starożytnym Egipcie uważana była za serce tej krainy. Egipcjanie uważali, że Nil pochodzi z miejsca, gdzie znajduje się ta wyspa. Takie oświadczenie musiało mieć jakieś specjalne znaczenie, bo nawet w zamierzchłych czasach wiedziano, że Nil zaczyna swój bieg z głębi Afryki. Oznacza to, że Egipcjanie, mówiąc Nil i jego źródło, mieli na myśli energię i jej źródło, którą przykrywała wyspa Elefantyna. Wyspa jest tak naprawdę ogromnym kawałem granitu, przykrytym warstwą mułu. Stała tam świątynia Hnuma, bóstwa o głowie długorogiego barana. Hnum jest błędnie uznawany za boga, bo był to tak zwany neter, czyli siła natury, żywioł. Hnum stworzył ludzkie k czyli ludzkiego ducha, w którym mieści się ludzka energia, umiejętność porozumiewania się, ludzka aura, ludzka osobowość, inteligencja, świadomość. Wszystko to, co łączyło się w ludzkim ciele, ale tym ciałem nie było, nazywano K. Dusza ludzka również nie była K. Tak więc K jest czymś, co działało pomiędzy ciałem a duszą człowieka. Chnum stworzył K z gliny. Wyspa Elefantyna, jak już wspominałem, to gigantyczny granitowy głaz. Jest to różowy granit, w którym 13% zawartości to kwarc. I żaden inny rodzaj granitu nie ma tak ogromnej zawartości kwarcu jak różowy granit. Elefantyna nadal jest miejscem pełnym energii, bo rejestruje się tam promieniowanie radioaktywne. Na grobowcu faraona Unisa z piątej dynastii widnieje informacja, że nakazał on zabrać granitowe słupy z wyspy Elefantyny, a nie jak to było w zwyczaju Zasłanu. Jego następcy robili podobnie. Także pozyskiwali materiał na kolumny i obeliski z Elefantyny. Na Elefantynie nie ma śladów po kamieniołomie. I prawdopodobnie Unis i inni faraonowie brali gotowe już kamienne elementy z ruin świątyni, która stała tam w czasach prehistorycznych. Brali te elementy, bo wierzyli, że wraz z nimi przenoszą energię wyspy. Elefantyna z pewnością była jednym z najbardziej energetycznych miejsc w Egipcie. Ludzie szybko zorientowali się w tym, że jest to miejsce niezwykłe i zaczęli budować tam świątynie. Tyle, że te świątynie były ze zrobionej z mułu cegły. Budowniczowie mieli na Elefantynie pod dostatkiem pierwszorzędnego materiału czyli granitu a budowali z cegły. Powodem były izolacyjne właściwości używanej przez nich cegły. Tą cegłą pokryto całą wyspę. Pozostawiono jedynie kilka punktów, gdzie widać jest granit i gdzie mógł stanąć każdy, kto chciał wykąpać się w wodospadzie elektromagnetycznej energii promieniującej z wyspy. W ten sposób ukrywano i ograniczono dostęp do tej energii. Jedna z prehistorycznych świątyń na Elefantynie jest jednak zbudowana z granitu, i precyzja cięć tego kamienia jest tak wielka i doskonała, że sprawia wrażenie, jakby budowla wykonana została całkiem niedawno i to przy użyciu współczesnych maszyn. Tymczasem jest to przykład zastosowania w starożytności technologii, której nadal nie znamy i nie rozumiemy. Pracująca na wyspie ekipa archeologiczna z Niemiec i Szwajcarii próbowała odbudować jedną ze świątyń i sprowadzono na miejsce dźwig samochodowy. Bloki granitu ważyły po 70 ton, i w końcu dźwig się po prostu połamał. Nie spodziewano się, że bloki te będą aż tak ciężkie. Starożytny Egipt, jaki znamy z książek do historii, Egipt rządzony przez faraonów, starał się imitować wcześniejszą żyjącą tu wysoko rozwiniętą kulturę. Kulturę, która zamieszkiwała brzegi Nilu przed globalnym kataklizmem. Kultura ta, tworząc swoje budowle, nie traktowała ich jako architektoniczne symbole swojej wielkości, a jako użyteczne maszyny działające na kosmiczną skalę. Niemalże każda z tych budowli miała niewidzialne połączenie z jakimś układem astronomicznym w kosmosie. Kiedy na przykład Egipcjanie podawali datę, natychmiast wiązali ją z wydarzeniem kosmicznym, mówiąc na przykład, siódmy dzień po pokazaniu się Syriusza. Kiedy przystępowano do tworzenia jakiejś nowej budowli, jej plan musiał być konsultowany z Seszat, która znów błędnie nazywana jest boginią, bo jest ona neter żywiołem kosmicznej inżynierii. Budynek musiał mieć przede wszystkim ustawienie kosmiczne po to, aby mógł pobrać energię, jaką tworzyło takie połączenie. Takie połączenie było trwałe, ale w pewnych określonych momentach kosmicznych było ono większe niż zwykle i przez to przepływ energii także był większy. Wielka piramida w Gizie jest na przykład połączona nie tylko z pasem Oriona, ale także z gwiazdą polarną. Podobnie reszta staroegipskiej budowli tworzy ogromną mapę nieba, a raczej wielką elektrownię, która pobiera, przetwarza i przekazuje kosmiczną energię. I to, proszę Państwa, na ogromną skalę. Można wręcz powiedzieć, że ktokolwiek stworzył ten system był opętany tak kosmosem, jak i energią, jaka stamtąd płynie. Do dziś nie jesteśmy do końca pewni jej znaczenia, ale i dziś musimy się przyznać, że megalityczna cywilizacja starożytnego Egiptu miała nie tylko ogromną wiedzę, ale także zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, która wciąż nie jest dla nas jasna. Stąd to obsesyjne odtwarzanie na Ziemi tego, co w niebie, przekonaniu, że kosmiczna fizyka może być eskalowana i przeniesiona na naszą planetę po to, aby służyć cywilizacji. Kiedy patrzymy na złotą świątynię Tutenhamona w Muzeum Starożytności w Kairze, widać tam ogromną gwiazdę, której promienie wnikają w czoło człowieka. Jest to więc rodzaj komunikacji i pobierania energii. Jeśli przedłużyć te promienie, aby się skrzyżowały, to tworzą one trójkąt, a więc kształt piramidy. Piramida tworzy potężną antenę, odbierającą kosmiczne promieniowanie. Piramida zbiera je i oddaje swojemu otoczeniu. Jest to więc nauka oparta na kosmologii. Nauka, gdy popatrzeć na skalę maszyn, czyli świątyń, piramid i obelisków, sugerująca niezwykłą technologię. Technologię opartą na pełnym rozumieniu procesów, jakie rozgrywają się na naszej planecie, w kontekście jej miejsca w kosmosie. Na dodatek starożytny Egipt był tylko spadkobiercą. Kontynuatorem tych, którzy taką wiedzę posiadali. Przez tysiące lat kapłani starożytnego Egiptu cierpliwie odkrywali kolejne elementy tej wiedzy. W czasie trwania trzeciej dynastii pojawia się genialny egipski inżynier Imhotep, człowiek, który rewolucjonizuje sposób budowy ogromnych budynków, jak piramidy. Skok w technologii jest tak wielki, że można jedynie podejrzewać, że Imhotep. Albo był w stanie zrozumieć jakiś koncept wiedzy zaginionej cywilizacji, albo jego świadomość była w stanie podłączyć się do banku danych takiej wiedzy, albo, jakbyśmy to dziś powiedzieli, do chmury, w której można przeanalizować rozmaite dane. Podobna sytuacja ma miejsce w czasie rządów Totmesa III i Ramzesa II. Tu również można odnieść wrażenie, że ci władcy odkryli sposób, aby dotrzeć do ukrytej wiedzy. W przypadku Ramzesa III trzeba tu dodać osobę jego syna o imieniu Keam Weset, którego dziś nazwalibyśmy naukowcem. Egipski książę zarządzał restauracją i odbudową starożytnych egipskich miejsc. I być może dlatego był w stanie natrafić na ślady zapomnianej wiedzy. Podobnie dzieje się teraz. Egipt wydaje się być zamknięty i kontrolowany żelazną ręką zachi ale w tym samym czasie rozmaite grupy archeologów dyskretnie kontynuują swoje prace w Egipcie. Prawdopodobnie w celu odnalezienia śladów niezwykłej wiedzy, jaka tam została ukryta. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnej Polaraksie. Mówił kres miekina.